Codziennie spotykasz na swojej drodze dziesiątki, setki osób. Wyglądają zupełnie normalnie, ale co czwarta z nich doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym. Policz. 1, 2, 3. O. Smutne, że nie mówimy o tym głośno, ale większość osób nie szuka pomocy, bo się wstydzi, że ktoś ich oceni. Żyjemy w świecie, gdzie boimy się mówić o naszych słabościach. Żyjemy w świecie, gdzie wszystko musi być idealne. Chwalimy się sukcesami, wycieczkami, stawiamy tylko te zdjęcia, na których wyglądamy najlepiej. Często sami ignorujemy problem, żyjąc w przekonaniu, że rzucając się w wir pracy, nasz nastrój w końcu się poprawi i przeczekamy trudny dla nas czas. Kumulujemy to w sobie, coraz bardziej i bardziej i bardziej. Z czasem mamy ochotę po prostu... O czym ty mówisz? Weź wyluzuj, stary, wyjdź do ludzi, pobiegaj. O czym ty w ogóle mówisz? Inni mają gorzej. Wiele osób bagatelizuje objawy depresji, starając się prowadzić normalne życie. A ukrywając problem przed najbliższymi, nie pozwalamy sobie pomóc. Depresja dotyka wszystkich. Dorosłych, a także dzieci, nastolatków. Ponad 1,5 miliona osób w naszym kraju. Wiecie, że tylko w Polsce prawie 10 tysięcy osób rocznie próbuje popełnić samobójstwo? To ponad 3-krotnie więcej niż liczba zgonów w wyniku wypadków samochodowych, a o nich mówi się na okrągło w wiadomościach. Co jest nie tak? Psychoterapia w Polsce to wciąż temat tabu. 88% mieszkańców mniejszych miast kojarzy terapię z czymś dziwnym i nieodpowiednim. Aż 98% mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi w Polsce nie ma w swoim otoczeniu nikogo, z kim może porozmawiać o swoich problemach. No bo jak tu powiedzieć, że coś jest z nami nie tak? Co ludzie powiedzą? Cześć, chciałem wam podziękować za to, jak ciepło przyjmujecie każdy mój film. A to nie są łatwe filmy, bo poruszamy tam kwestie różnych problemów natury emocjonalnej, psychologicznej i cieszę się, że je rozumiecie, że jest pełno wyświetleń, udostępnień. Mega się raduję, jak mi wysyłacie wiadomości, że gdzieś mój film zagościł w szkole jako materiał edukacyjny na lekcji. I cieszę się, że jakoś razem, ja tutaj i wy tam za monitorem, pokazujemy, że warto rozmawiać o problemach, że to normalna sprawa, jeżeli mamy jakiś problem w sobie, problem natury psychologicznej, emocjonalnej, i to jest naprawdę piękne i dziękuję wam za to. Często piszecie, czy takich filmów będzie więcej i tak, postaram się, żeby było dużo więcej takich mądrych etiud na 5 minut, na 10 minut oraz takich filmów jak ten teraz, gdzie jest troszeczkę statystyk, o których warto mówić. I postaram się też nagrywać takie luźne vlogi, gdzie będę wam opowiadał, czym się ostatnio zainspirowałem, jakimiś artykułami, książkami czy aplikacjami. Dzisiaj mam dla was, miała być to książka, ale będzie to inspiracja w postaci aplikacji. Aplikacja się nazywa MindMe. Jest stworzona przez Polaków, którzy mieszkają w Chicago. Jest to aplikacja, słuchajcie, która służy do terapii online. I mnie troszeczkę to zaciekawiło, bo jak wiecie, ogólnie mamy problem z tym, żeby mówić o problemach. Ciężko nam się otworzyć do rodziców, do przyjaciela, do koleżanki, do kolegi. A telefon mamy ciągle przy sobie i ta aplikacja MindMe jest o tyle ciekawa, że po prostu logujemy się, wypełniamy krótką ankietę i mamy dostęp do kilkunastu terapeutów online, z którymi po prostu możemy porozmawiać. I może to jest ciekawa sprawa, żeby nie wychodząc z domu, w tym świecie social media, uzyskać pomoc właśnie za pomocą telefonu. Bardzo ciekawa sprawa. Polecam wam aplikację MindMe. W kolejnym vlogu przedstawię wam bardzo fajną książkę. No i tyle. Dajcie znać to u was w komentarzu. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie. Dbajcie o siebie. Pamiętajcie, że życie emocjonalne, życie, ta kondycja psychiczna jest bardzo ważna. Czy w życiu
normalnym takim, wiecie, czy w życiu zawodowym. Ja myślę, że w ogóle gdybym miał inną kondycję taką psychiczną, to filmów byłoby zdecydowanie więcej, ale często mam jakieś blokady, jakiś stres, jakąś... nawet nie wiem, jak to nazwać. Więc pamiętajcie, żeby dbać o siebie, o swoją kondycję psychiczną i nie bać się o tym mówić, bo to normalna sprawa czasem czuć się gorzej. Nie tylko fizycznie, ale też właśnie tam w środku. To tyle. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że mnie oglądacie, słuchacie. I dbajcie o siebie. Do zobaczenia.